Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Powiem tylko kilka słów, bo to nie jest bez znaczenia, ale taki ośrodek, gdzie badania nad powstaniem styczniowym prowadzone są od wielu, wielu lat i rzeczywiście ten ośrodek gdzieś na mapie historiograficznej Polski zapisał się dosyć znaczącymi dokonaniami. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa gościć. To dla mnie prawdziwy zaszczyt wygłaszać referat o tradycji powstania styczniowego w miejscu, gdzie w XIX wieku było bardzo silne środowisko weteranów powstania styczniowego. Sama tradycja powstania styczniowego na terenie Galicji to absolutnie zagadnienie wieloaspektowe i ogromnie szerokie, którego nie da się streścić kilkunastu czy dwudziestu minutach. Trzeba mieć świadomość, że o tradycji powstania styczniowego my oczywiście mówimy na wielu obszarach badawczych, bo to są obchody rocznic, to jest pamięć lokalna, rodzinna, to jest oczywiście literatura, to jest recepcja powstania styczniowego w sztuce, w poezji i w wielu jeszcze innych przejawach. Ja natomiast chciałam się tutaj skupić na pewnych generaliach, na wytyczeniu pewnych cezur w kultywowaniu pamięci powstania styczniowego w Galicji. Jeżeli jesteśmy przy cezurach, to oczywiście sama pamięć zbiorowa o powstaniu styczniowym kształtowała się w takim długotrwałym procesie, bo o pierwszych upamiętnieniach, czy wspominkach, czy takim kulcie powstania my już mówimy w roku 1864. Bardzo często zdarzało się, że styczeń 1864 roku to był taki czas, kiedy wspominano już w środowiskach lokalnych zmarłych powstańców, członków rodziny. Więc mniej więcej od tego momentu mówimy, że zaczyna kształtować nam się tradycja powstania styczniowego. Lata 60. Tradycji powstania styczniowego i lata 70. to jest czas ogromnej krytyki powstania styczniowego. Klęska powstania wryła się tak w świadomość społeczeństwa polskiego bardzo mocno, że zaczęto dokonywać pewnego rozliczenia z tym wydarzeniem, z tą insurekcją. I na lata 60-70 przypada ogromna krytyka ze strony środowiska krakowskich konserwatystów i ogromny też spór z przeciwnikami tego typu tez, tego typu teorii. Lata 60 i 70 to jest czas, kiedy o powstaniu styczniowym mówi się, upamiętnia w kręgu lokalnym, w kościołach, ale także i w gazetach galicyjskich. Takim miejscem, gdzie corocznie przypominano rocznicę powstania styczniowego, była na pewno gazeta, Lwowska Gazeta Narodowa, a to za sprawą bardzo znanego uczestnika powstania styczniowego, a później wybitnego galicyjskiego publicysty Jana Dobrzeńskiego. Lata 80. i lata 90. to jest kolejny etap rozwoju tradycji powstania styczniowego w Galicji, który jest bardzo znaczący, bo w latach 1888 czy w roku 1890, później 93, 95 miały miejsce dla XIX wieku w Galicji chyba największe obchody rocznic powstania styczniowego. Działo się tak za sprawą i środowisk lokalnych, bo to i władze poszczególnych miast, czy Lwowa, czy Krakowa, ale także i stowarzyszenia społeczne, takie jak Gwiazda, Sokół, one bardzo mocno tutaj walczyły o kultywowanie tradycji powstania styczniowego. Ale pamięć o powstaniu była także kultywowana przede wszystkim przez bardzo silne na terenie Galicji środowisko weteranów powstania styczniowego. To środowisko weteranów powstania styczniowego w Galicji znalazło takie dla siebie swoiste miejsce, z uwagi oczywiście na autonomię galicyjską, czyli na uwarunkowania polityczne, które na to pozwalały, żeby tutaj osiąść, ale przede wszystkim, żeby móc instytucjonalnie zrzeszać się i prowadzić działalność społeczną, działalność dobroczynną, ale oczywiście za tym także stał cały potężny fragment działalności politycznej. I trzeba pamiętać, że w roku 1887 na terenie Galicji powstaje pierwsze stowarzyszenie weteranów powstania styczniowego. Założone zostaje we Lwowie, ono skupiało ponad 140 już wtedy weteranów, część z nich pochodziła także z terenu Tarnowa. W roku 1888 powstaje Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Styczniowego we Lwowie, które swoim zasięgiem objęło absolutnie całą Galicję i właściwie działało do głębokich lat 30. XX wieku. Także było to już właściwie takie pierwsze stowarzyszenie weteranów powstania styczniowego o bardzo mocno ugruntowanej pozycji. Jaka była rola tego towarzystwa w budowaniu tradycji powstania styczniowego, to jest rzecz oczywista, że ogromna, ponieważ cała ta pamięć, spisywanie wspomnień, dyskusje, relacje,
czy jakiś taki wkład uczestników powstania styczniowego skonsolidowany w tym towarzystwie, w środowiskach lokalnych, lwowskim, krakowskim czy w każdym innym, po prostu promował powstanie styczniowe i tę tematykę. W roku 1888 zarejestrowanych w tym stowarzyszeniu było ponad 400 weteranów powstania styczniowego. W roku 1892 ta liczba już wzrosła o kolejnych 200. Mniej więcej w roku 1903 mówi się o ponad tysięcznej cyfrze, liczbie weteranów powstania styczniowego skupionych w tym towarzystwie. Tuż u schyłku I wojny światowej tych weteranów naliczono w towarzystwie około 400. Oczywiście tych statystyk można by tutaj przybliżać o wiele więcej. Ja powiem tylko tyle, że jeżeli towarzystwo swoją działalnością objęło całą Galicję, to już w pierwszym roku jego działalności, w 1888 roku, delegacji na terenie Galicji działało 12. W tym jedną z pierwszych delegacji towarzystwa była oczywiście delegacja tarnowska, której przewodniczył przez wiele lat, dosyć mocno zaangażowany w taką działalność kultywującą powstanie styczniowe, Wilhelm Habicht. I w roku 1893 ta delegacja liczyła ponad 40 weteranów powstania styczniowego. Może tyle o samym towarzystwie, które wnosiło wkład w rozwój pamięci powstania styczniowego. I teraz kilka słów chciałam przybliżyć na temat samych obchodów rocznic powstania styczniowego. Do największych obchodów rocznic powstania styczniowego dochodziło oczywiście w te okrągłe rocznice. W roku 1893 największe obchody zorganizowano w Lwowie, w Krakowie, ale oprócz tych dwóch czołowych miast galicyjskich, obchody rocznic powstania styczniowego odbyły się w 51 innych miejscowościach galicyjskich. To, co było istotne dla roku 1893, to również fakt, że w tym roku po raz pierwszy w Lwowie odbył się zjazd wszystkich weteranów powstania styczniowego, na który przybyło 400 weteranów z emigracji, z zaboru rosyjskiego, a także z Galicji. Była to więc taka znacząca uroczystość. Do kolejnej okrągłej rocznicy i bardzo ważnej dla tradycji powstania styczniowego doszło w rocznicę 50. tego wydarzenia, w roku 1913. I absolutnie te obchody z roku 1913 mają charakter obchodów ogólnonarodowych. Wtedy też i władze miasta Krakowa, władze miasta Lwowa podjęły taką uchwałę, że mają to być obchody narodowe, obchody ogólnopolskie. I w istocie, jeżeli przeglądamy akta archiwalne, to faktycznie znajduje to odbicie w materiale źródłowym, chociażby z tego względu, że do Lwowa na te obchody przyjeżdżali weterani z emigracji, z zaboru rosyjskiego, ale także przede wszystkim, że były to obchody całoroczne. Od właściwie 22 stycznia 1913 roku po głęboki październik coś na terenie Galicji się działo. Były to nabożeństwa, msze, występy okolicznościowe, deklamacje, były to publikacje okolicznościowe, wieczornice. Ale chyba takim jednym, czy takie dwie uroczystości, które odbiły się echem na terenie całej Galicji, to przede wszystkim pierwszy raz zorganizowana na terenie Galicji w takim kształcie i w takim wymiarze w Lwowie wystawa pamiątek powstania styczniowego, na której reprezentowano, skupiono ponad 10 tysięcy obiektów pamiątkowych pochodzących z okresu powstania styczniowego, chyba z takim najbardziej przejmującym cyklem syberyjskiej twórczości malarskiej Aleksandra Sochaczewskiego, też uczestnika powstania styczniowego, a jednocześnie malarza, który gdzieś na tych obrazach zawarł całą zesłańczą tragedię i katorgę Polaków. Ta wystawa odbiła się niebywałym echem również i na emigrację ich pisano, także i w zaborze rosyjskim, także dziś ta jej recepcja była bardzo znacząca. I takim drugim przykładem, który odbił się echem z tej rocznicy 1913 roku, to był zjazd weteranów z pierwszych dni września, 7-8 września 1913 roku. Taki zjazd weteranów się odbył, na który przyjechało kilkuset weteranów ze wszystkich zawodów i z emigracji. To były najważniejsze obchody rocznicowe. Natomiast sama pamięć o powstaniu styczniowym była także generowana przez pamięć o zmarłych, poległych i tu znacząca rola wszelkiego rodzaju nekropolii. Oczywistością jest to, że taką rolę w świadomości zbiorowej spełniał Czaków, cmentarz Czakowski.
wyodrębniona kwatera powstańców styczniowych, tak zwana górka powstańców 1863 roku na Luczakowie w połowie lat 90. XIX wieku, mieściła pochówek 230 weteranów, a na całym cmentarzu łyczakowskim tych weteranów pochowano jeszcze ponad 400. Powiem tylko tyle, że w tej chwili odbywają się prace renowacyjne tych nagrobków we Lwowie, ale Luczaków absolutnie od lat 60. stało się miejscem wszelkich pochodów rocznicowych, uroczystości upamiętniających powstanie styczniowe. Co za tym idzie, wszelkie pogrzeby uczestników powstania styczniowego przeradzały się w Galicji w prawdziwe manifestacje patriotyczne. Tylko przypomnę o dwóch takich pogrzebach galicyjskich. Jana Stelisa Ludzkiego z 1911 roku, człowieka, który organizował część oddziałów powstańczych w Galicji. Czy chociażby Józefa Kajetana Janowskiego, ostatniego z żyjących członków powstańczego rządu narodowego, nad którego trumną i pochówkiem w 1914 roku przemawiał Józef Piłsudski. Więc oprócz pamięci tej na cmentarzach, na mogiłach, bardzo ważnym elementem były tak zwane żywe pomniki. Żywe pomniki, żywe relikwie to nic innego, jak obdarowywanie kultem, pamięcią o powstaniu styczniowym wszystkich żyjących weteranów powstania styczniowego. Oczywiście to, co robiła ówczesna publicystyka, bo ona nadawała weteranom ten wymiar symboliczny, tego ogromnego poświęcenia, miłości ojczyzny, to, co generowało pewien stereotyp powstańca, weterana 1863 roku, nie zawsze przekładał się na ich życie materialne. Jeżeli przeglądamy materiał źródłowy, często spotykamy się z takimi listami, korespondencjami z prośbą o pomoc, z relacjami o życiu w skrajnej nędzy. I jeżeli zderzy się tę publicystykę tak mocno podnoszącą dokonania powstańców z tym, z jakimi musieli się borykać z trudnościami życia codziennego, absolutnie to nam nie przystoi do tego całościowego obrazu. W całej tej tradycji powstania styczniowego były jeszcze inne ważne elementy, takie jak kształtująca się wówczas myśl historyczna i historiografia powstania styczniowego. Historiografia powstania styczniowego, która była opracowywana przede wszystkim przez miłośników przeszłości, wcale niekoniecznie przez profesjonalnych historyków, ale również i przez samych uczestników powstania styczniowego. Proszę sobie wyobrazić, że najwybitniejsze dzieła, syntezy, monografie powstania styczniowego powstawały już w latach 70., 80. i 90. XIX wieku. By wspomnieć o Agatonie Gillerze, o Walerym Przyborowskim, jednym z najwybitniejszych tego czasu historyków powstania styczniowego, czy chociażby nazwisko Bolesława Limanowskiego, Józefa Grabca-Dąbrowskiego, ale także Józefa Piłsudskiego, który gdzieś tam sferę dziedzictwo powstania styczniowego włączył w całokształt swojej działalności politycznej. I to też świetnie widać nam w przypadku tradycji powstania styczniowego w Galicji, którą przed I wojną światową przejmuje przecież Ruch Strzelecki. Cały Związek Strzelecki sięga do roku 63 jako takiego dziedzictwa ideowego, politycznego. To bardzo pięknie widać w przypadku obchodów rocznic powstania styczniowego w 1913 roku w Krakowie i we Lwowie, gdzie Piłsudski występuje z wykładami, ale przede wszystkim odbywają się uroczyste marsze Związku Strzeleckiego. Może na koniec jeszcze rzecz, którą gdzieś tam w swoich badaniach bardzo mocno promuję, to przede wszystkim tematyka kobieca. Ta tradycja powstania styczniowego uwypukliła nam też problematykę badań nad udziałem kobiet w powstaniu styczniowym. W roku 1913, kiedy zawiązywał się Komitet Obchodów Rocznicowych w Lwowie i w Krakowie, utworzono taką instytucję jak Sekcja Kobiet 1863 roku, której przewodniczyły panie, dosyć znane publicystki, działaczki społeczne w Galicji, takie jak Maria Brunalska czy chociażby Durębianka, które zajęły się problematyką udziału w różnych formach. To nie chodzi o walkę zbrojną, ale to chodzi także o pomoc na rzecz uczestników powstania styczniowego. Ten udział kobiet w powstaniu styczniowym za sprawą tej sekcji kobiet zaowocował wydaniem w latach 30. XX wieku monografii Ciche Bohaterki 1863 roku autorstwa Marii Brunalskiej, która do dzisiaj jest fundamentalną pracą, po niej nie ma żadnej innej. I właściwie każdy z historyków, który
bada udział kobiet w powstaniu styczniowym siłą rzeczy do tego całego materiału źródłowego zgromadzonego wówczas przez Marię Brównalską i pomocne jej inne działaczki społeczne, do tego po prostu trzeba się odnieść. Pamięć powstania styczniowego odbijała się w równym stopniu w sztuce, odbijała się w literaturze, tak jak mówiłam na początku, i właściwie to też na tej pamięci chyba w sposób najbardziej znaczący wyryła się, czy odbiła się tak zwana pamięć lokalna, pamięć rodzinna, bo bez tej absolutnie tradycji powstania styczniowego być nie mogło. Dziękuję bardzo.